Namaste, witajcie na ostatniej z tego cyklu bardzo mocnej Power Flow Mobility Jodze. Dzisiaj wykonujemy całą sekwencję bardzo mocno, płynnie. Przygotujcie sobie jeden pionkowy klocek do jogi i stajemy jak zwykle z klockiem wysoko między przywodzicielami. Z tyłu maty zaczynamy napierać stopami na matę, ściskacie klocek, miednica neutralnie, kładziemy sobie dłonie po bokach pośladków i czujemy, jak aktywnie napinają nam się boki pośladków. Wdech nosem, poszerzam klatkę, pępek idzie w dół, ściskam klocek, napinam boki pośladków. Wydech nosem, zsuwam żebra do siebie, ściskam klocek, napinam boki pośladków. Zostaję w oddechach boczno-żebrowych. Z wdechem poszerzam klatkę, brzuch się zapada, ściskam klocek, wciskam stopy w matę, napinam pośladki. Na wydechach zesuwam żebra do siebie, ściskam klocek, wciskam stopy w matę, napinam pośladki. Cały czas czuję aktywne boki pośladków, oddycham głęboko. Z każdym wdechem dodatkowo wydłużam kręgosłup, wyciągam go w górę. Na wydechu mocniej wciskam stopy w matę i obciążam prawą, lewą stopę równomiernie. Ściskamy mocniej klocek, czujesz napięcie pośladków. Każdy wdech wyciąga twój kręgosłup w górę. Z wydechem zesuwasz żebra do siebie. Dziś przed nami bardzo intensywna praca. Po ćwiczeniach mobility wejdziemy już do naszej sekwencji. Zostań teraz cały czas ściskając klocek, wciskając stopy w matę i aktywnie napinając pośladki. Rozgrzewamy dłonie. Zacznij rozcierać dłonie aż do uczucia gorąca i elastyczności. Jeśli czujesz jakieś napięcia na przedramionach i ramionach, rozetrzyj skórę na przedramionach, ramionach, dociskając miejsca napięć. Rozgrzewamy skórę. Przejdź teraz dłońmi na barki i rozetrzyj sobie dwa najbardziej napięte punkty na barkach. Poszczyp skórę, poodciągaj ją, poroluj w palcach. Przemasuj sobie delikatnie boki szyi. Wsuń palce za uszy i przemasuj przestrzeń za uszami. Masujemy potylicę i kujące punkciki na niej oraz napiętą skórę na potylicy i za uszami. Chwyć za małżowiny uszne i rozmasuj je do uczucia gorąca, pulsowania. Rozluźniamy w ten sposób żwacze, górę taśmy bocznej oraz lekko rozluźniamy napięcie w mięśniach mostkowo-obojczykowo-sutkowych. Rozcieramy małżowiny uszne. Połóż prawą dłoń na pępku, lewą na kości krzyżowej i rozmasuj te dwa miejsca. Zmień dłonie, lewa pępek, prawa kość krzyżowa. Rozmasowujemy, cały czas ściskasz klocek, napinasz pośladki. Przemasuj skórę na żebrach, poroluj tą skórę również w palcach dłoni. Tam, gdzie masz największe napięcia na skórze, na żebrach, zatrzymaj się na moment, podociskaj, poroluj, rozmasuj. Przemasuj sobie skórę pod obojczykami i na mostku, rozgrzej ją delikatnie. Weź wdech, unieś ramiona w górę i z wydechem spleć dłonie za plecami, zrotuj tylko barki na zewnątrz, unosząc mostek. Nie wypychaj klatki i miednicy do przodu. Cały czas ściskaj klocek udami, wciskaj stopy w matę i napinaj pośladki. Każdy wdech rozciąga klatkę piersiową. Z wydechem mocniej ściskasz klocek i wciskasz stopy w matę. Wróć do dłoni, zacznij je masować i teraz krocząc pod macie, ściskając klocek, wciskając stopy w matę, napinając pośladki, łączymy sobie palce dłoni i krążymy w nadgarstkach. Najpierw w jedną stronę. Wykonuj obszerne ruchy, które dobrze rozgrzeją twoje nadgarstki. I z wdechem połączone palce dłoni, wyciągamy ramiona w górę, przeciągamy się. Oddalasz barki od uszu, zatrzymujesz się na środku maty, zaczynamy rozciągać raz prawy, raz lewy bok. Równomiernie wciskasz stopy w matę, lekkie zgięcia na boki, ściskasz klocek, oddalasz barki od uszu. Płynne ruchy rozciągania boków ciała. Zatrzymaj się w centrum, zacznij znowu masować dłonie, kontynuujemy marsz po macie. Aktywne pośladki, aktywne przywodziciele.
przemasuj dobrze dłonie i teraz złącz ich palce i wykonaj krążenia w nadgarstkach w przeciwnym kierunku. Przejdź na tył maty, przejdziemy delikatnie do klęku. Z wdechem przeciągnij się, z wydechem zroluj się w dół, możesz uginać kolana, jeśli ciągnie Cię tył ciała, bądź mieć kolana proste już. Z wdechem roluj się w górę, powtarzamy 5 razy. Wydech, rolujemy się w dół, ściskasz klocek, wdech, wciskasz stopy w maty, rolujesz się w górę. I wydech 2. Wdech, góra. Wydech 3. Wdech, góra. I wydech 4. Wydech, góra. Z wydechem 5. Uwaga, ściskasz mocniej klocek. Z wdechem przechodzisz do psa z głową w dół. Ściskamy klocek udami. Pięty mogą być nad matą. Mocno odepchnij się dłońmi od maty. Ściśnij klocek tak, żeby poczuć napięcie przywodzicieli. I na wydechu trzymamy łopatki w protrakcji. Odpychamy się od maty. Opuszczamy kolana nad matę. Nie kładziesz ich, tylko ściskasz klocek tak, żeby poczuć napięcie i pracę przywodzicieli. Weź wdech, łopatki, protrakcja. I teraz z wydechem przejdź do psa z głową w dół. Ściśnij klocek. Z wdechem wróć kolanami nad matę, ściśnij klocek, łopatki w protrakcji i wydech, pies z głową w dół, ściskasz klocek. I wdech, kolana nad matę, ściskam klocek, łopatki, protrakcja. Wydech, pies z głową w dół, ściskam klocek. Wdech, kolana nad matę, ściskam klocek, łopatki, protrakcja. Wydech, pies z głową w dół, ściskam klocek. I wdech, ostatni raz, kolana nad matę, łopatki, protrakcja. Uwaga, kroczymy sobie do przodu, powolutku, nie gubiąc klocka. I kroczymy sobie w tył. Mocno dociskaj dłonie do maty. Stań stopami na tyle maty. Z wydechem przejdź do psa z głową w dół. Z wdechem podejdź dłońmi do stóp. Zrób wydech w skłonie i z wdechem ściskając klocek zroluj się w górę. Stajemy sobie po środku maty. Krążenia w klatce piersiowej. Luźne ramiona. Ściskasz klocek. I zatrzymaj się w centrum. Odkładamy sobie klocek z przodu maty, szerszy rozstaw stóp, skręty już z biodrami całego ciała, napinasz pośladek, nogi z tyłu, luźne ramiona, luźne barki. Rozgrzewamy miednicę. Rozgrzewamy mocniej taśmę spiralną. Uwaga, z tej pozycji z wydechem skręcamy się do prawej nogi, lewe kolano nad matą, napnij lewy pośladek. Jesteśmy w Anjaniasanie drugiej. Mocno wciskaj prawą stopę w matę, napinaj lewy pośladek. Wdech ramiona w górę i wydech dłonie na matę raz. I wdech, góra 2, odpychaj się od prawej stopy, wydech, dłonie, mata. Wdech, góra 3, napinaj lewy pośladek, wydech, dłonie, mata. Wdech, góra 4, napinaj lewy pośladek, wydech, dłonie, mata. Wdech, góra 5, napnij lewy pośladek, z wydechem spleć dłonie z tyłu, otwórz klatkę i z wdechem zejdź klatką bardziej nad prawe udo. Wydech. Wdech 2, napinam lewy pośladek, mocno odpycham się od prawej stopy. Wdech 3, rotuję barki na zewnątrz, otwieram klatkę piersiową. Wdech 4, napinam lewy pośladek, mocno odpycham się od prawej stopy. Wdech 5 i z wydechem idę sobie w górę. Wdech, skręt w drugą stronę, napnij prawy pośladek i wydech, zwracamy się już do lewej nogi. To samo, napinasz prawy pośladek w Anjaniasanie drugiej, mocno wciskasz lewą stopę w matę. I wdech, ramiona w górę, z wydechem dłonie na matę. Wdech 2, odpychaj się od lewej stopy, wydech, dłonie, mata. Wdech 3, napinaj prawy pośladek, wydech, dłonie, mata. Wdech 4, napinaj prawy pośladek, wydech, dłonie, mata. I wdech 5, napnij prawy pośladek, z wydechem spleć dłonie za plecami, zrotuj barki na zewnątrz, unieś mostek i z wdechem opuszczamy sobie klatkę do lewego uda, wydech, zostajemy. Wdech 2, napinam prawy pośladek, otwieram klatkę piersiową.
Wdech 3 rotuje barki na zewnątrz. Mocno odpycham się od lewej stopy. Wdech 4 napinam prawy pośladek. Mocno wciskam lewą stopę w matę. I wdech 5. Lekko unieś się w górę. Wydech. Przejdź do wysokiego sumo squat. Palce i kolana wskazują te same kierunki. I z wdechem ramiona w górę prostujemy kolana. Wydech dół uginamy. Wdech 2. I wydech przysiad sumo. Wdech 3. I wydech przysiad sumo. Wdech 4. Wydech przysiad sumo. Wdech 5. Uwaga. Z wydechem idziemy sobie stopami do siebie. Idziemy na tył maty. I z wdechem ramiona w górę. Z wydechem zroluj się w dół kręg po kręgu. Z wdechem przejdź do klęku podpartego. Weź klocek i połóż go na łopatkach. I na wydechu dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Z wdechem protrakcja, łopatki szeroko. Z wydechem retrakcja, doklej je do pleców. Wdech protrakcja, szeroko 2. Wydech retrakcja do pleców. Wdech protrakcja, szeroko 3. Wydech retrakcja do pleców. Wdech protrakcja, szeroko 4. Wydech retrakcja do pleców. Wdech protrakcja, szeroko 5. Wydech retrakcja do pleców. Wdech, protrakcja, zostaw łopatki szeroko, z wydechem mocniej dociśnij lewą dłoń do maty, nie kołysz tłowiem. I wdech, prawe ramię przód, wydech, tył. Wdech, 2, wydech, tył. Wdech, 3, wydech, tył. Wdech, 4, wydech, tył. I wdech, 5, wydech, tył. Uwaga, z wdechem prawa dłoń po prawy bark, łopatki, protrakcja. I wydech, dociskam już prawą dłoń mocno do maty, nie ruszaj tłowiem. I wdech, lewe ramię przód. I wydech tył, wdech 2, wydech tył, wdech 3, wydech tył, wdech 4, wydech tył, wdech 5, wydech tył. Z wdechem lewa dłoń pod lewy bark, łopatki protrakcja i na wydechu deseczka. Napnij pośladki, podwiń kość ogonową. Wdech tylko łopatki szeroko w protrakcji, mocno odpychaj się od maty. I wydech retrakcja, doklejasz łopatki do pleców bez zapadania się w lędźwiach. I wdech protrakcja szeroko 2 w desce, wydech retrakcja do pleców. Wdech protrakcja szeroko 3, wydech retrakcja do pleców. Wdech protrakcja szeroko 4, wydech retrakcja do pleców. I wdech protrakcja szeroko 5, uwaga, łopatki w protrakcji. Z wydechem idziemy kolanami na matę. Odkładamy sobie klocek teraz. I uwaga, teraz na wdechu będziemy unosić prawą nogę w górę, będziesz napinać prawy pośladek. I spójrz, z wydechem będziesz przenosić prawe kolano do boku. I będziesz wykonywać taki ruch w biodrze. Wykonuj go płynnie, staraj się jak najmniej kołysać biodrami, aktywować prawy pośladek. Trzymaj łopatki cały czas w protrakcji i mocno odpychaj się od maty. Zaczynamy. Wdech, prawa noga góra, raz. I wydech, prawe kolano bok. Wdech, 2. I wydech, bok, płynne ruchy w biodrze. Wdech, 3. Wydech, bok. Wdech, 4. Wydech, bok. Wdech, 5. Cały czas odpycham się od maty. Wydech, bok. Wdech, 6. I wydech, bok. I wdech, 7. Wydech, bok. Wdech, 8. Wydech, bok. Wdech, 9. Wydech, bok. I wdech 10, z wydechem noga do boku, wyprostuj prawą nogę i z wdechem przenieś ją jednym ruchem do centrum. Wciągaj brzuch, żeby nie zapadać się w lędźwiach. Na wydechu prawa noga wraca do boku, powtarzamy. I wdech 2, wydech, wdech 3, wydech, wdech 4, wydech, wdech 5, wydech, wdech 6, wydech, wdech 7, wydech, wdech 8, wydech, wdech 9, wydech. I wdech 10, wydech, przestawiamy prawą stopę na prawą długą krawędź maty. Wędrujemy dłońmi do jaszczurki podbarki i napinasz lewy pośladek, rozciągasz lewą pachwinę. I teraz mocno dociśnij lewą dłoń do maty. Wdech, skręt w prawo, prawa dłoń na lewy napięty pośladek. Wydech, wróć prawą dłonią pod prawy bark, powtarzamy. Wdech 2, wydech. Wdech 3, napinasz lewy pośladek, wydech. Wdech 4, wydech. Wdech 5, wydech, wdech 6, wydech, wdech 7, wydech, wdech 8, wydech, wdech 9, wydech i wdech 10. Chwytamy prawą dłonią za lewą stopę, obniżamy biodra, napinasz lewy pośladek, rozciągasz przód lewego uda. I wdech raz, ciężar ciała nad lewym kolanem. Wdech 2, cały czas napinam lewy pośladek.
Wdech 3, mocno odpycham się od lewej dłoni. Wdech 4, napinam lewy pośladek. Wdech 5, uwaga, z wydechem palce lewej stopy mata, lewe kolano góra. I wdech raz, prawa dłoń na napięty lewy pośladek w skręcie w prawo. Wdech 2, napinam lewy pośladek, odpycham się od maty. Wdech 3, napinam lewy pośladek mocno. Wdech 4, cały czas odpycham się od maty. Wdech 5, napinam lewy pośladek. I z wydechem płynnym ruchem przechodzę sobie do kąta rozciągniętego, prawa dłoń za prawą stopę, wydłuż lewy bok ciała. I wdech raz, napinam lewy pośladek mocno, wciskam lewą stopę w matę. Wdech dwa, napinam lewy pośladek. Wdech trzy, napinam lewy pośladek. Wdech cztery, napinam lewy pośladek. Wdech 5, napinam lewy pośladek i z wydechem idę do lewej nogi, do skandasany, odpycham się dłońmi. Z wdechem obracam się do lewej stopy, napinam prawy pośladek i wydech odkładam prawe kolano na matę. Z wdechem idę do Ajnasany pierwszej, ramiona w górę i wydech, dłonie po prawej stronie, wracam do skandasany. Z wdechem wracam do kąta rozciągniętego na prawą nogę i na wydechu odkładam lewe prawe kolano na matę. Dłonie wędrują mi pod barki, wracam do klęku i robię to samo na drugą lewą nogę. Łopatki, silna protrakcja, staraj się jak najmniej wyginać w lędźwiach, kołysać biodrami. Pracuj lewą nogą i napinaj lewy pośladek. Zaczynamy. I wdech, lewa noga góra, raz, napnij lewy pośladek. Wydech, lewe kolano do boku, płynne ruchy. Wdech, góra, dwa, wydech, bok. I wdech, góra, trzy, wydech, bok. Wdech, góra, cztery, wydech, bok. Wdech, góra, pięć, wydech, bok. Wdech, góra, sześć, wydech, bok. Wdech, góra, siedem, wydech, bok. Odpychaj się od maty, wydech, góra, osiem, wydech, bok. Wdech, góra, dziewięć, wydech, bok. Wdech, góra, dziesięć, wydech, bok. Wyprostuj lewą nogę i z wdechem wracamy prostą lewą nogą do centrum. Napięty lewy pośladek, wciągaj brzuch, nie wyginaj się w lędźwiach. I wydech, lewa noga do boku. Powtórz jeszcze. I wdech, dwa, wydech, wdech, trzy, płynne ruchy, wydech, wdech, cztery, odpycham się od maty, wydech, wdech, pięć, wydech, wdech, sześć, wydech, wdech, siedem, wydech, wdech, osiem, wydech, wdech, dziewięć, wydech i wdech, dziesięć, wydech, lewa noga do boku i na lewą długą krawędź maty, dłonie idą pod barki, napnij prawy pośladek w jaszczurce, łopatki w silnej protrakcji, teraz mocno dociskasz prawą dłoń do maty. Wdech, skręt w lewo, lewa dłoń na napięty prawy pośladek. Wydech, odłóż lewą dłoń pod lewy bark. Powtarzamy. Wdech 2, napięty prawy pośladek. Wydech, wróć. Wdech 3, napięty prawy pośladek. Wydech, wróć. Wdech 4, napięty prawy pośladek. Wydech, wróć. Wdech 5, napięty prawy pośladek. Wydech, wróć. Wdech 6, napięty prawy pośladek. Wydech, wróć. Wdech 7, skręt pięknie. Wydech, wróć. Wdech 8, skręt i wydech, wróć. Wdech 9, napięty prawy pośladek. Wydech, wróć. I wdech 10, chwytamy lewą dłonią za prawą stopę. Obniżamy bardziej biodra. Napinaj cały czas prawy pośladek. Rozciągaj przód prawego uda. I wdech raz. Napinam prawy pośladek, ciężar ciała nad prawym kolanem. Wdech 2, napinam prawy pośladek, rozciągam przód prawego uda. Wdech 3, napinam prawy pośladek, odpycham się od maty. Wdech 4, napinam prawy pośladek, odpycham się od maty. I wdech 5, napnij prawy pośladek, uwaga, z wydechem prawa stopa na matę, prawe kolano w górę, lewa dłoń zostaje na prawym napiętym pośladku. I wdech raz, napinam prawy pośladek. Wdech dwa, mocno odpycham się od maty. Wdech trzy, napinam prawy pośladek. Wdech cztery, mocno odpycham się od maty. Wdech pięć, uwaga, z wydechem kąt rozciągnięty, prawa pięta do maty, lewa dłoń za lewą stopę, mocno napnij prawy pośladek, wydłuż prawy bok ciała. I wdech raz, napinam prawy pośladek, wciskam stopy w matę. Wdech dwa, wydech. Wdech trzy, napinam prawy pośladek, wciskam stopy w matę. Wdech cztery, wydech. Wdech pięć
I z wydechem idę do prawej nogi, do skandasany, prostuję lewą, mocno odpycham się dłońmi od maty. Z wdechem obracam się do prawej stopy, napinam lewy pośladek. Wydech, lewe kolano, mata, wciśnij prawą stopę w matę. I wdech, Anjaneśana, pierwsze ramiona w górę. Z wydechem opuść dłonie na lewo, wydłuż lewą nogę do skandasany. I z wdechem wróć do lewej stopy, do kąta rozciągniętego. Z wydechem dłonie na matę, odepchnięcie pies z głową w dół, stopy szeroko. Wdech, podejdź dłońmi do stóp, do malasany. Z wydechem zostaw lewą dłoń w centrum. Wdech, skręt w prawo w malasanie, możesz zostać tu, albo wyprost nóg skłon. I wydech, prawa dłoń idzie do centrum. Wdech, skręt w lewo w malasanie, zostajesz albo skłon. I wydech, lewa dłoń wraca do centrum. Z wdechem otwórz dłonie palcami na boki, połóż je za kostkami i na wydechu przejdź do Purvottanasany. I teraz w Purvottanasanie zaczynamy obroty do deski. Mocniej dociskasz lewą dłoń do maty, z wdechem prawe ramię w górę, z wydechem obracamy się do lewej dłoni, prawa dłoń idzie pod prawy bark, lewa pod lewy i z wdechem jesteśmy w desce. Cały czas odpychaj się od maty, nie zapadaj się w lędźwiach, łopatki, protrakcja. Uwaga, wracamy. Wydech, prawa stopa idzie za lewą, wdech, prawe ramię w górę, odpychasz się lewą dłonią od maty, wydech, prawa dłoń idzie pod prawy bark, lewa pod lewe, ustawiasz już sobie palce dłoni na boki i wdech, jesteś w Purvottanasanie. Druga strona, mocno z wydechem dociśnij prawą dłoń do maty, wdech, lewe ramię w górę. I z wydechem idziemy przez prawy bok ciała, lewą dłonią pod lewy bark, prawą pod prawy. Z wdechem jesteś w deseczce, łopatki, protrakcja, wracamy. Wydech, lewa stopa za prawą, mocno odpychaj się od prawej dłoni. Wdech, lewe ramię w górę i wydech, lewa dłoń idzie pod lewy bark, prawa pod prawy. Ustawiasz dłonie palcami na boki, bierzesz wdech, Purvottanasana, powtarzamy bardziej dynamicznie. Wydech, docisk dłoni do maty. Wdech, prawe ramię góra. Wydech, obrót prawą, dłonią do lewej, dłonie pod barki. Wdech, deska, łopatki, protrakcja, powrót. Wydech, prawa stopa za lewą. Wdech, prawe ramię w górę. Wydech, prawa, lewa dłoń pod barki. I wdech, dłonie palcami na boki. Wydech w pozycji. Mocniej dociskasz prawą dłoń do maty. I wdech, lewe ramię w górę. Wydech, obrót przez prawy bok do deski, dłonie pod barki, wdech, deska, łopatki, protrakcja, wracamy. Wydech, lewa stopa za prawą, wdech, lewe ramię w górę, wydech, lewa, prawa dłoń pod barki i wdech, ustawiamy dłonie palcami na boki. Wydech, Purvottanasana, przyspieszamy nieco akcję. Idziemy na lewą stronę. Wdech, prawe ramię góra, wydech, prawa dłoń do lewej i deseczka. Wdech, deska, dłonie pod barkami, wydech, prawa stopa za lewą. Wdech, prawe ramię w górę, opuszczamy prawą, lewą dłoń palcami na boki pod barkami i wydech, jesteś w Purvottanasanie. Druga strona, wdech, lewe ramię w górę, wydech, lewa dłoń do prawej, dłonie pod barki. Wdech, deska, łopatki, protrakcja, wracamy. Wydech, lewa stopa za prawą, wdech, lewe ramię góra. Wydech, lewa, prawa dłoń pod barki, palce na boki i wdech, Purvottanasana. Uwaga, wydech, mocno odpychamy się dłońmi od maty. Idziemy sobie teraz z wdechem, dłońmi do stóp, wydech, malasana, weź wdech w pozycji, wydech, dłonie na matę, skłon, wdech, wróć do malasany, złącz dłonie przed sercem, wydech, dłonie, mata, skłon, wdech, malasana, dłonie przed serce i wydech, dłonie, mata, skłon i wdech, malasana. Uwaga, klocek jest z przodu. Z wydechem idziemy do psa z głową w dół i idziemy przez bardzo prostą winiasę. Uwaga, wdech deska, wydech czaturanga pierwsza jak damska pompka, weź klocek, wdech szalabasana świerszcz, unieś nogi w górę, unieś klatkę, zrotuj barki na zewnątrz. Z wydechem klocek, na łopatki dłonie pod barki, palce stóp na matę, wdech deseczka, łopatki protrakcja i wydech. Kolana na matę. I teraz powtarzamy napięcie pośladków, mobilizację w biodrze. Idziemy prawą nogą w górę i do boku 10 razy po prawej stronie. Trzymaj łopatki w protrakcji, nie kołysz tułowiem. Wtedy klocek nie będzie spadał, a ty musisz bardziej napinać pośladki i usztywniać biodra, żeby pracować właśnie pośladkami. Uwaga, zaczynamy. Wdech, prawa noga, góra, napnij prawy pośladek. Wydech, prawe kolano, bok. I wdech, góra dwa, z wydechem bok. Wdech, góra 3,
wydech bok, wdech góra 4, wydech bok, wdech góra 5, wydech bok, wdech góra 6, wydech bok, wdech góra 7, wydech bok, wdech góra 8, wydech bok, wdech góra 9, wydech bok i wdech góra 10, wydech prawa noga do boku, wyprostuj, z wdechem wróć prawą nogą do centrum, napinamy mocno prawy pośladek, wciągasz brzuch i tylko 10 razy pulsujemy prawą piętą w górę, napięty prawy pośladek i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. Z wydechem odstaw stopy do deski, łopatki, protrakcja i wdech kolana na matę, łopatki, protrakcja, wydech, to samo powtarzamy na lewą nogę. Wdech, lewa góra noga, napnij lewy pośladek i wydech, lewe kolano do boku. I wdech, lewa 2, wydech, bok. Wdech, lewa centrum, wydech, bok. Wdech, lewa 4, wydech, bok. Wdech, centrum 5, wydech, bok. Wdech, centrum 6, wydech, bok. Wdech, centrum 7, wydech, bok. Wdech, centrum 8, wydech, bok. Wdech, centrum 9, wydech, bok. I wdech, centrum 10, wydech, bok. Wyprostuj lewą nogę z wdechem. Lewa noga centrum, wyrównaj biodra. Wciągnij mocniej brzuch. Napinamy lewy pośladek 10 razy. Puls lewą piętą w górę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Z wydechem deska. Wdech, łopatki, protrakcja. I wydech, idziemy sobie na matę. Odkładamy nasz piękny klocek. Weź wdech w pozycji, odepchnij się dłońmi od maty i wydech, przejdź do psa z głową w dół. I teraz robimy drugą część naszej sekwencji. Pamiętaj, żeby mocno odpychać się od maty, wykonywać płynne ruchy, napinać pośladki, otwierać biodra, przyjmować swój własny, wygodny, bezpieczny zakres ruchu. Zaczynamy. Wdech, otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek, wydech, prawa stopa przód do kąta rozciągniętego. Wdech, kąt rozciągnięty, napinam lewy pośladek, wydłużam lewe ramię. Wydech, idę do ugiętej prawej nogi, do skandasany, wydłużam lewą. Wdech, obrót do lewej nogi, napnij prawy pośladek, andhyasana pierwsza. Wydech, dłonie po prawej na macie, wyprostuj prawą nogę. Wdech, wróć do kąta rozciągniętego, napnij lewy pośladek. I na wydechu dłonie na matę, uwaga, przechodzimy sobie do deseczki. Łopatki, protrakcja i teraz odwracanie do Purvottanasana. Wdech, prawa stopa za lewą, prawe ramię w górę. Z wydechem prawa, lewa dłoń pod barki, palce na boki. I wdech, prawe ramię w górę. Z wydechem prawa dłoń wraca do lewej. Jesteśmy w deseczce. Łopatki, protrakcja. I wdech, lewa stopa za prawą, lewe ramię w górę, wydech, lewa prawa dłoń pod barki, palcami na boki. Wracamy, wdech, lewe ramię w górę, wydech, lewa dłoń do prawej, deska, z wdechem łopatki, protrakcja. Wydech, pies głową w dół i to samo na drugą stronę, mocno dociśnij dłonie do maty. Wdech, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek, wydech, lewa stopa przód, kąt rozciągnięty. Wdech, napnij prawy pośladek, wydłuż prawy bok ciała. Wydech, idziemy do skandasany, do ugiętej prawej nogi. Wdech, napnij lewy pośladek, obrót do prawej nogi, andhyasana pierwsza. Wydech, dłonie po lewej, wyprostuj lewą nogę, skandasana. I wdech, wróć do przodu, do lewej nogi, do kąta rozciągniętego. Z wydechem dłonie mata, deseczka, łopatki, protrakcja. Idziemy do Purvottanasana. Wdech, lewa stopa za prawą, lewe ramię w górę i wydech, obrót, lewa, prawa dłoń, palcami na boki, pod barki, Purvottanasana. Wdech, lewe ramię w górę, wydech, lewa dłoń do prawej, obrót do deski. Łopatki, protrakcja. I wdech, prawa stopa za lewą, prawe ramię w górę, wydech, prawa, lewa dłoń, pod barki, palce na boki, Purvottanasana. I wdech, prawe ramię w górę, wydech, prawa dłoń do lewej, deska, łopatki, protrakcja. Wdech w pozycji, przejdź do psa z głową w dół. Z wydechem człapiemy sobie do malasany. Wdech, złącz dłonie przed sercem. Zostań na chwilę. Kilka swobodnych oddechów. Weź teraz klocek, wsadź średnią szerokością między uda. Przenieś dłonie za plecy i z wdechem przejdź do Purvottanasany, ściskając klocek. Raz,
Napinam pośladki, wciskam dłonie stopy w matę. Dwa. Ściskam klocek wewnętrznymi stronami ud. Trzy. Napinam pośladki, mocno odpycham się od maty. Cztery. Ściskam klocek wewnętrznymi stronami ud. Pięć. Ściskam klocek i z wydechem jednym ruchem wędruję do psa z głową w dół. Ściskam klocek wewnętrznymi stronami ud. Rotuję uda do wewnątrz, wciskam dłonie mocno w matę, zwłaszcza kciuki i palce wskazujące i łopatki szeroko w protrakcji. I wdech raz, ściskaj klocek w psie, możesz mieć pięty nad matą. Wdech dwa, mocno odpychaj się dłońmi, wyciągaj kość ogonową do sufitu. Wdech trzy, łopatki szeroko, protrakcja, elewacja. Wdech cztery, ściskaj klocek udami. Wdech pięć i z wydechem kolana nad matę, łopatki, protrakcja, nie odkładaj kolan, ściskasz klocek udami, czujesz przywodziciele. I wdech raz, mocno odpycham się od maty, łopatki, protrakcja. Wdech dwa, ściskam klocek wewnętrznymi stronami ud. Wdech trzy, mocniej wciskam palce wskazujące, kciuki w matę. Wdech cztery, łopatki w silnej protrakcji, pracuje mięsień zębaty przedni. Wdech pięć i z wydechem wracam do psa z głową w dół, ściskam klocek. Wdech raz, szerokie łopatki, wciskam dłonie w matę. Wdech dwa, ściskam klocek, wyciągam kość ogonową do sufitu. Wdech trzy, łopatki, protrakcja. Z wydechem kroczę dłońmi do stóp i z wdechem idę do purwottanasany z klockiem między udami. Wydech, wciskam dłonie stopy w matę, ściskam klocek. I wdech raz, aktywnie pracują napięte pośladki. Wdech dwa, otwieram klatkę, wciskając dłonie w matę. Wdech trzy, ściągam łopatki do pleców, otwieram klatkę. Wdech cztery, ściskam klocek, napinam pośladki. Wdech pięć, z wydechem siadam na macie, klocek między udami, wdech Navasana, proste plecy, łopatki do pleców, odchylam się mocniej w tył i wydech, łączę dłonie przed sercem, skręt w prawo, nie kołyszę biodrami, rotacja w klatce w talii, wdech centrum, ściskam klocek i wydech, skręt w lewo, rotacja w klatce w talii, nie kołyszesz biodrami, wdech centrum, ściskasz klocek, jeszcze po cztery razy, wydech, prawa dwa, wdech centrum. Wydech, lewa dwa, wdech, centrum, wydech, prawa trzy, wdech, centrum, wydech, lewa trzy, wdech, centrum, wydech, prawa cztery, rozkładamy ramiona na boki, wdech, centrum, wydech, lewa cztery, rozkładamy ramiona na boki, wdech, centrum, wydech, prawa pięć, ramiona na boki, wdech, centrum i wydech, lewa pięć, ramiona na boki, brzuch pracuje, wdech, centrum. Z wydechem stopy na matę, odepchnij się, z wdechem przejdź do skłonu z klockiem między udami i na wydechu wyjmujemy klocek, stawiamy z przodu, malasana, weź wdech, wracamy do naszej sekwencji. Wydech, dociśnij dłonie do maty, pies z głową w dół, łopatki szeroko w protrakcji. Idziemy na prawą stronę. Wdech, otwórz prawe biodro, wydech, prawa stopa przód, lewa pięta mata. Wdech, napnij lewy pośladek, kąt rozciągnięty na lewy bok i wydech, idziemy do skandasany na ugiętą lewą nogę. Wdech, obróć się do lewej nogi, napnij prawy pośladek, anjaniasana, druga tym razem bez odkładania kolana na matę. Z wydechem dłonie po prawej stronie, wyprost prawej nogi, skandasana. Wdech, wróć do kąta rozciągniętego na lewą stronę. I z wydechem lewa dłoń idzie na napięty lewy pośladek, klocek pod prawy bark. I z wdechem Ardha Chandrasana, półksiężyc, wychodzimy na moment. Ciągnij lewą piętą w górę, poczuj napięcie lewego pośladka, złap równowagę, wciskaj prawą stopę w matę. 10 razy puls lewą piętą w górę przy mocno napinanym lewym pośladku. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10 i z wydechem przenosimy lewe kolano do przodu. Wariant pierwszy, chwyt pod lewym kolanem, wyrównaj biodra. Wariant drugi, chwyt prawą dłonią za duży palec lewej stopy. Z wydechem skręt w lewą stronę, wyrównaj biodra i wdech raz, trzymaj proste plecy. I wydech, mocno odpychaj się od prawej stopy, wdech dwa, trzymaj proste plecy. I wydech, mocno odpychaj się od prawej stopy, wdech trzy, z wydechem wracamy lewą stopą w tył, idziemy do kąta rozciągniętego,
Wdech, wydłuż lewy bok ciała. I wydech, idziemy do deseczki. Purvottanasana, łopatki w protrakcji. Wdech, prawa stopa za lewą, prawe ramię w górę. Wydech, dłonie pod barki, palcami na boki. Purvottanasana. Wdech, prawe ramię w górę. Wydech, prawa dłoń do lewej. Wracamy do deski, łopatki, protrakcja. Wdech, lewa stopa za prawą, lewe ramię w górę. I wydech, dłonie pod barki, palcami na boki. Purvottanasana. I wdech, lewe ramię w górę. Wydech, lewa dłoń do prawej. Deseczka, łopatki, protrakcja. Uwaga, z wydechem idziemy do psa z głową w dół. Idziemy sobie na drugą stronę, mocno dociśnij dłonie do maty. Wdech, otwórz lewe biodro. Wydech, lewa stopa przód do kąta rozciągniętego. Wdech, wydłuż prawy bok ciała, napnij prawy pośladek. I wydech, idziemy do skandasany na ugiętą prawą nogę. Wdech, obrót do prawej stopy, napnij lewy pośladek. Anjnasana 2. Wydech, dłonie po lewej stronie na macie, wyprost z lewej nogi, skandasana. Wdech, wróć do kąta rozciągniętego na lewą nogę. I wydech, napięty prawy pośladek, prawa dłoń na prawy pośladek, lewa dłoń na klocek. I wdech, Ardha Chandrasana, prawa noga w górę, wyciągaj prawą piętę do sufitu, mocno odpychaj się od lewej stopy, złap równowagę i napinaj teraz prawy pośladek. 10 razy pulsujemy sobie, prawą nogą w górę, napinasz prawy pośladek. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I na wydechu przenosimy sobie prawe kolano do przodu, moi drodzy. Wariant pierwszy, kolano ugięte, równe biodra. Wariant drugi, chwyt lewą dłonią za duży palec prawej stopy. Wdech wyprost i idziemy sobie z wydechem do skrętu w prawo. I wdech raz, prosty kręgosłup, wciskaj z wydechem lewą stopę w matę. Wdech dwa, wyrównuj biodra, wciskaj z wydechem lewą stopę w matę. I wdech trzy. I wracamy sobie powolutku na wydechu. Przestawiasz prawą nogę w tył. Wdech, kąt rozciągnięty, lewa stopa z przodu. I wydech, idziemy do deseczki. Łopatki, silna protrakcja. Odwracamy deski do Purvottanasany. Wdech, lewa stopa za prawą, lewe ramię w górę. Wydech, lewa, prawa dłoń palcami na boki. Pod barki. I wdech, lewe ramię w górę. Z wydechem lewa dłoń do prawej. Obrót do deseczki, łopatki, protrakcja. I wdech, prawa stopa za lewą, prawe ramię w górę. Wydech, prawa, lewa dłoń pod barki. Palce na boki. Purvottanasana. I wdech, prawe ramię w górę. Z wydechem prawa dłoń do lewej, deseczka, łopatki, protrakcja. Wdech, jesteśmy w desce, moi drodzy, łopatki, protrakcja. Mocno odpychajcie się od maty i teraz z wydechem tylko przejście kolanami nad matę, łopatki, protrakcja. Z wdechem przejście do deski, jeśli nie skaczecie, podwijamy kość ogonową, cały czas odpychasz się od maty i wydech, powrót kolanami nad matę. Wariant bez skoków. Wdech ze skokami lekki. Wariant bez urażania kolan czy bez jakichś napięć w kostkach. Wydech. Lekko kolana nad matę. Cały czas mocno odpychacie się dłońmi. Łopatki, protrakcja. I wdech. Deska. Podwijam kość ogonową. Pracują pośladki. I wydech. Kolana nad matę. Łopatki, protrakcja. I wdech. Deska. Ostatni raz. Z wydechem pies. Z głową w dół, przerywnik, z wdechem idziemy do malasany, do odpoczynku i wydech, prawa dłoń zostaje w centrum. Wdech, skręt w lewo, być może skłon, wydech, malasana, lewa dłoń w centrum. Wydech, skręt w prawo, być może skłon, wydech, malasana i dłonie za plecy. I wdech, Purvottanasana raz, mocno odpycham się dłońmi od maty. Wdech, dwa. Ściągam łopatki do pleców. Wdech trzy. Kolana równolegle, napinam pośladki. Wdech cztery. Mocno odpycham się od maty. Wdech pięć. I wydech, siadam na macie. Uwaga, łączę nogi z wdechem Navasana. Mostek w górę, łopatki do pleców. I wydech, skręt w prawo. Nie kołysz biodrami, skręt w klatce w talii. Wdech centrum. Wydech, skręt w lewo, pięknie, nie kołysz biodrami. I wdech, centrum. I wydech, prawa dwa. I wdech, centrum. I wydech, lewa, pięknie. Wdech, centrum. Uwaga. Wydech, prawa, chwytam.
lewą dłonią za prawy paluch, obniżam lewą nogę, prostuję nogi, prostuję prawe ramię, zostaję w skręcie na prawo, wyrównuję biodra i teraz nie odkładam lewej stopy na matę, trzymam ją nad matą. Oddycham, 5 oddechów, z każdym wydechem zasuwaj żebra do siebie, stabilizuj biodra, oddalaj barki od uszu. Mięśnie skośne brzucha mocno, mocno pracują. I jeszcze jeden wdech i wydech, powolutku wracam do centrum. Wdech, łączę dłonie i z wydechem chwytam prawą dłonią za lewy paluch, prostuję prawą nogę i skręcam się w lewą stronę. I teraz nogi są proste, nie odkładam prawej stopy na matę, lewe ramię wydłużone do boku. Zostaję na 5 oddechów, z każdym wydechem wyrównuję biodra, zasuwam żebra do siebie, trzymam równowagę i oddalam barki od uszu. Prawa noga nad matą, z wydechem skręt w talii w klatce. I jeszcze jeden wdech, pięknie. I z wydechem wracam powolutku do centrum, kieruję wnętrza dłoni do sufitu, ściągam łopatki do pleców. Wdech w pozycji i wydech, krzyżuję kostki i przechodzę sobie teraz do klęku podpartego. Mocno dociskam dłonie do maty, kołyszę biodrami. Lekko wykonuję delikatne krążenia miednicą w prawą stronę. Fala idzie ruchu przez kręgosłup. Zatrzymuję krążenia w lewą stronę. Wydłużam ruch falą przez kręgosłup do barków. Mocno odpycham się od maty. Delikatne rozluźnienie i przed nami dalsze elementy sekwencji. Tym razem bez Ardha Chandrasany. Będzie Skandasana z Purvottanasany. Z wydechem pies z głową w dół, łopatki szeroko w protrakcji. Wdech, otwórz prawe biodro. Wydech, prawa stopa przód, lewa pięta mata. Wdech, kądro ściągnięte, napnij lewy pośladek. I wydech, skandasana do lewej ugiętej nogi. Wdech, obrót do lewej nogi, napinasz prawy pośladek. Anjanasana 2. Wydech, dłonie po lewej stronie, prostuj prawą nogę, skandasana. Wdech, kądro ściągnięty, wydłuż lewy bok ciała. I wydech, idziemy sobie do deseczki. I z wdechem prawa stopa za lewą, prawe ramię w górę. Wydech, prawa, lewa dłoń do Purvottanasany, palce dłoni na boki. Wdech, prawe ramię idzie w górę. Wydech, prawa dłoń do lewej, obrót w drugą stronę. I teraz z wdechem lewa stopa za prawą, lewe ramię w górę. I wydech, Purvottanasana na drugą stronę, dłonie pod barki. I teraz będzie zmiana. Uwaga, z wdechem lewa dłoń idzie w górę i idzie do prawej, obrót do prawego boku i wydech, przestawiam prawą nogę ugiętą w kolanie do przodu, do skandasany. Z wdechem mocno odpycham się dłońmi od maty, wracam do Purvottanasany, prawa stopa do przodu, lewe ramię w górę i wydech, lewa dłoń idzie pod lewy bark, pięknie. I z wdechem prawe ramię w górę, wydech, prawa dłoń do lewej, deseczka, wdech w pozycji, prawa noga w górę, napnij prawy pośladek, wydech, prawa stopa mata i wdech, lewa noga w górę, napnij lewy pośladek, wydech, mata. Wdech, z wydechem czaturanga pierwsza, jak damska pompka, wdech, kobra, nogi, dłonie w górę i wydech, pies, z głową w dół i druga strona. Wciśnij dłonie w matę. Wdech, otwórz lewe biodro. Wydech, lewa stopa przód, prawa pięta mata. Wdech, kądro ściągnięty, napnij prawy pośladek. Wydech, skandasana do prawej nogi ugiętej w kolanie. Wdech, obrót do prawej nogi, anjanasana 2. Napinasz lewy pośladek. Wydech, dłonie na lewo, wyprostuj lewą nogę, skandasana. Wdech, idziemy sobie do kąta rozciągniętego na lewą nogę. I wydech, deseczka. I z wdechem lewa stopa za prawą, lewe ramię w górę. Wydech, lewa, prawa dłoń pod barki, palce na boki. Wdech, lewe ramię w górę. I wydech, lewa dłoń do prawej. Jesteśmy w deseczce. Uwaga, wdech, prawa stopa za lewą, prawe ramię w górę. I wydech, jesteśmy w Purvottanasanie. Idziemy do skandasany. Czyli z wdechem prawe ramię w górę. I prawa dłoń idzie do lewej. I na wydechu lewa stopa do przodu, do skandasany. Z wdechem mocno odepchnij się od lewej dłoni. Lewa stopa wraca do Purvottanasany. I wydech, prawa dłoń idzie pod prawy bark palcami na boki.
I wdech, lewe ramię w górę. Wydech, obrót lewą dłonią do prawej. Deseczka. Wdech, lewa noga w górę, napnij lewy pośladek. Wydech, dół. I wdech, prawa noga góra, napnij prawy pośladek. Wydech, dół. Z wdechem idziemy do psa z głową w dół tym razem. Mocno dociśnij dłonie do maty. Zrób mały kroczek dłońmi do stóp. Lewa dłoń jest mocniej dociśnięta. I na wydechu skręt w lewo w psie. Prawa dłoń chwyta za zewnętrzną lewą kostkę. Z wdechem prawa dłoń wraca. Równolegle do lewej mocniej ją dociskasz. I wydech skręt w prawo w psie. Lewa dłoń chwyta za zewnętrzną prawą kostkę. I wdech wracasz lewą dłonią na matę. Powtarzamy. Wydech skręt w lewo. Wdech wróć. Wydech skręt w prawo. Wdech wróć mocno. Odpychaj się dłońmi od maty. Wydech skręt w lewo. Trzy. I wdech wróć. I wydech skręt w prawo. Z wdechem wróć. Uwaga, z wydechem zostajemy w psie i teraz z wdechem od podwinięcia kości ogonowej przechodzimy do deski. Łopatki są w silnej protrakcji. Łączymy ruchy. Wydech, mały kroczek w tył, skręt w lewo, w psie z głową w dół. Wdech, dostawiamy dłonie pod barki w desce, łopatki, protrakcja. Mocno odpychasz się od maty, nie zapadasz się w lędźwiach. I wydech, mały kroczek w tył, skręt w prawo w psie, lewa dłoń na zewnętrzną prawą kostkę. Wdech, dłonie pod barki, łopatki, protrakcja. Drugi raz. Wydech, skręt w lewo w psie. Wdech, deska, łopatki, protrakcja. I wydech, skręt w prawo w psie. I wdech, deska, trzy. I wydech, skręt w lewo w psie. Wdech, deska, łopatki, protrakcja. I wydech, skręt w prawo w psie. I wdech, deska. Czwarty raz. Wydech, skręt w lewo w psie. Miękkie, lekkie ruchy. Wdech, deska, łopatki, protrakcja. I wydech, skręt w prawo w psie. Wdech, deska, mocno odpychaj się od maty. Piąty, ostatni raz. Wydech, skręt w lewo w psie. Pięknie. Wdech, deska, łopatki, protrakcja. I wydech, skręt w prawo w psie. I wdech, deska, miękkie ruchy. Z wydechem czaturanga pierwsza. Wdech, kobra, dłonie, nogi w górę. Ściągnij łopatki do pleców, napnij pośladki. Wydech, pies, z głową w dół. I z wdechem mały przerywnik idziemy do malasany. Sama malasana, odpoczynek. Za chwilę ostatni raz powtarzamy naszą sekwencję. Spokojnie łączymy wszystkie ruchy. Staramy się, żeby wyszły jak najlżej, jak najbardziej płynnie. I nie przejmujecie się, jak coś Wam się pomyli, tylko idziecie dalej. Z wydechem dłonie za plecy, dociśnij do maty. Wdech, purvottanasana, odepchnij się od maty. I wydech, jednym ruchem idziemy do psa z głową w dół i zaczynamy. Bawcie się sekwencją. Mocno odpychamy się od maty. Wdech, otwórz prawe biodro. Wydech, prawa stopa przód. Wdech, kąt rozciągnięty. Wydech, skandasana do lewej nogi. Wdech, obrót na lewą nogę. Anjinasana dwa. Wydech, dłonie na matę. Skandasana. Wdech, wróć do prawej stopy. Kąt rozciągnięty. I wydech, deseczka. I z wdechem prawa stopa za lewą, prawe ramię w górę. Odwracamy sobie psa. Wydech, purvottanasana. Wdech, prawe ramię w górę, wydech, prawa dłoń do lewej, deseczka. I wdech, lewa stopa za prawą, lewe ramię w górę i wydech, idziemy do purvottanasany. Uwaga, z wdechem lewe ramię w górę, lewa dłoń do prawej i wydech, prawa stopa do przodu, do skandasany. Wdech, odepchnij się, prawa stopa wraca do purvottanasany i wydech, lewa dłoń idzie pod lewy bark. Wdech, prawe ramię w górę. I wydech, prawa dłoń do lewej dłoni. Jesteśmy w desce. Wdech w pozycji, odepchnij się od maty. I wydech, pies z głową w dół. Druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro. Wydech, lewa stopa przód. Wdech, kąt rozciągnięty. I wydech, idziemy do skandasany, do prawej nogi. Wdech, obrót do prawej nogi. Anjinasana dwa. Wydech, dłonie na lewo, skandasana. Wdech, kąt rozciągnięty do lewej stopy z przodu i wydech, dłonie na matę, deseczka. I z wdechem lewa stopa za prawą, lewe ramię w górę i wydech. Purvottanasana, dłonie idą pod barki. Wdech, lewe ramię w górę i wydech, lewa dłoń do prawej, deseczka.
I wdech, prawa stopa za lewą, prawe ramię w górę. Wydech, jesteśmy w Purwottanasanie. Uwaga, wdech, prawe ramię w górę, prawa dłoń do lewej i wydech, lewa stopa do przodu, maty do Skandasany. Wdech, lewa stopa wraca do Purwottanasany i wydech, prawa dłoń pod prawy bark. Z wdechem lewe ramię idzie w górę i wydech, lewa dłoń do prawej deseczka. Pięknie, daliśmy radę. Wdech w pozycji i z wydechem skaczemy bądź idziemy na środek maty. Bierzemy klocek. Z wdechem łączymy sobie dłonie przed sercem i wydech, siadasz na klocku, jeśli się garbisz. Spokojnie. Idziemy do lekkiego skłonu. Jeśli nie potrzebujesz klocka, nie ciągną cię lędźwia, siadamy sobie na macie, łączymy stopy. Można użyć klocek pod czoło, kolana na boki. Skłon w siadzie kompensacyjnym, pozycja motyla. Albo możemy wykonywać pełną Paschimottanasanę, proste nogi i z wydechem skłon z bioder. I można też sobie tu podłożyć pod czoło klocek, żeby nie nadwyrężać pleców. Można też opuścić klocek, czoło w dół, lekko okrągłe plecy, nie chwytaj za mocno na nogi, jeśli ciągną cię lędźwia, tylko zostaw sobie dłonie na takiej wysokości na nogach, żeby czuć miłe rozciąganie wzdłuż kręgosłupa i w tyłach nóg. Bez napięcia i pieczenia w lędźwiach. Oddychamy głęboko, swobodnie. Możesz otworzyć wnętrza dłoni do sufitu. Z wdechem poszerzasz żebra, rozciągasz klatkę, szerokie łopatki. Na wydechu oddalasz barki od uszu, rozluźniasz ciało, zapadasz się mocniej klatką piersiową w dół, w pozycji w kierunku ud. Zostajemy. Oddychaj bardzo głęboko. Spokojnie. Przestrzennie. Wdech, wydech płynie przez całe ciało. Oddalasz barki od uszu, rozluźniając je. Czujesz miłe rozciąganie wzdłuż linii kręgosłupa. Bez pieczenia w lędźwiach. Każdy wdech przyjemnie rozciąga kark i szyję. Z wydechem zapadasz się ciałem w pozycję. Jeszcze jeden wdech i z wydechem mocniej dociśnij pośladki do maty, zacznij rolować się od dołu kręgosłupa do góry. Weź wdech. Teraz przejdziemy do rozciągnięcia klatki piersiowej. Możesz sobie zrolować ręcznik, położyć go pod łopatki, jeśli klocek jest za twardy. Możesz też tak jak ja podłożyć sobie klocek bardzo płaską wysokością, wygodnie. Idziemy sobie tyłem głowy na matę, rozkładamy ramiona na boki. Jeśli nie chcesz odchylać za mocno tyłu głowy, to spleć sobie dłonie w koszyczek i podłóż ten koszyczek pod tył głowy, rozkładając łokcie na boki. Przesuwamy się na klocku, na ręczniczku, tak żeby przyjemnie rozciągać klatkę. Delikatne wygięcie w tył, bez napięcia w barkach. Zostajemy na moment, oczy zamknięte. Głębokie wdechy rozciągają klatkę. Z wydechami rozluźniasz barki, oddalasz je od uszu i zapadasz się plecami w klocek, w matę. Możesz zostać tu jeszcze przez chwilę.
na dłużej, albo możesz za chwileczkę, tak jak ja, wyjść z pozycji powolutku, spokojną, bezpieczną techniką, przejść sobie na chwileczkę do skłonu, wykonać 3-4 oddechy. I przejść już teraz do siawasany albo do medytacji. Ja już na dzisiaj Wam dziękuję serdecznie. To była mocna Yoga Power Flow Mobility. Czwarta mocna sesja z naszego cyklu z odwracania desek do Purvottanasan oraz przechodzenia do Skandasany. Zapraszam Was na następne sesje, już nie nad morzem, ale w innej atmosferze. Będziemy rozbudowywać dalej sekwencje, przechodzić do mostków, wykonywać mocne wygięcia w tył. Na pewno poczujecie zakwas po naszych zajęciach, dlatego pijcie dużo wody, zregenerujcie ciałko dobrym białkiem w pożywieniu wegańskim, wegetariańskim albo typowo mięsnym, zależy od Waszej diety. Oczywiście uzupełnijcie sobie węglowodany, warzywa, owoce, witaminy, mikroelementy i spotykamy się na matach na następnych wariantach naszej sekwencji. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Namaste.